Liebe Geschwister, wir haben davon gesungen, dass Gott uns liebt und Gott uns trägt und Gott für uns sorgt. Umiłowani bracia i siostry, śpiewaliśmy o tym, że Bóg nas miłuje i że Bóg nas w swojej łasce niesie przez życie i troszczy się o nas. Und ich möchte gerne einige Verse lesen, wo wir etwas davon lesen, dass der Herr Jesus selbst es ist, der uns trägt. I chętnie chciałbym przeczytać takie wiersze, które o tym świadczą, że Pan Jezus nas miłuje i że On nas niesie w życiu naszym. Wir wollen beginnen mit einem Vers aus dem Hebräerbrief. I chcielibyśmy rozpocząć od jednego wiersza z listu do Hebrajczyków. Aus dem ersten Kapitel. Z pierwszego rozdziału. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Lies bitte einmal von Vers 1 an bis Vers 4. Przeczytamy od pierwszego do czwartego wiersza. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Diese Verse aus dem Hebräerbrief stellen unmittelbar die Größe des Herrn Jesus vor uns. Te wiersze z listu do Hebrajczyków przedstawiają nam bezpośrednio wielkość Pana Jezusa. Und verschiedene Seiten der wunderbaren Person des Herrn Jesus werden hier erwähnt. I różnorodne strony cudownej osoby Pana Jezusa zostały nam w tych wierszach przedstawione. Und wir könnten die ganze Stunde einfach über jeden Teil dieser Verse nachdenken, der uns etwas von dem Herrn Jesus sagt. I z pewnością można by było rozmyślać na temat pojedynczego wiersza i pojedynczej cechy Pana Jezusa z osobna przez godzinę czasu. Aber ich möchte gerne nur etwas sagen über einen Ausdruck. Ale ja mam na myśli powiedzieć na temat jednego wyrażenia, der davon spricht, dass der Herr Jesus alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Chodzi mi o wyrażenie, że Pan Jezus wszystkie rzeczy niesie przez słowo mocy swojej. Das ist nur eine Seite seiner Herrlichkeit. Jest to tylko jedna z wielu stron jego wspaniałości. Und der Schreiber dieses Briefes möchte diesen Hebräern einfach vorstellen, wie groß der Herr Jesus ist. I pisarz tego listu chciałby właśnie Hebrajczykom przedstawić to, jak wielką jest osoba Pana Jezusa. Und so spricht der Schreiber von vielen Seiten, die absolut einmalig sind in dem Herrn Jesus. I tak też pisarz tego listu wielokrotnie mówi o różnorodnych i wielu stronach tej jedynej w swym rodzaju osoby Pana Jezusa. Er macht zu Anfang deutlich, dass Gott durch den Herrn Jesus nicht in einer Weise geredet hat, wie er durch die Propheten gesprochen hat. I on chce tutaj dobitnie przekazać to, że Bóg przez osobę Pana Jezusa tak przemawia teraz do Hebrajczyków, jak kiedyś w czasach Starego Testamentu przemawiali do nich prorocy. Und er zeigt eben die Person des Sohnes selbst war eine besondere Sprache Gottes an die Menschen. I on pokazuje, że sama osoba Pana Jezusa sama w sobie jest szczególnego rodzaju mową Boga dla ludzi.
Nicht nur die Botschaft, die brachte, die Person selbst war eine Botschaft. Nie tylko poselstwem dla ludzi jest to, co on wypowiedział, ale sama jego osoba jest sama w sobie poselstwem dla wszystkich ludzi. Und durch den Herrn Jesus wurde Gott selbst völlig offenbart. I to przez osobę Pana Jezusa Bóg został w pełni objawiony na ziemi. Und so dürfen wir jetzt Gott kennen in dem, was er in seinem tiefsten Wesen ist. I dlatego możemy teraz Boga w pełni poznawać w tych głębiach Jego istoty, w jakiej On istnieje. Der Jesus konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dlatego, że Pan Jezus to powiedział, że kto mnie widzi, to widział, to i widział Ojca. Und davon haben wir auch etwas gesungen, dass wir Gott jetzt als Vater kennen dürfen, weil der Herr Jesus ihn so offenbart hat. I mogliśmy też i o tym śpiewać, że możemy teraz Boga Ojca też poznać, dlatego, że Jego Syn, Pan Jezus, nam Go objawił. Er ist wesensgleich mit Gott. On co do swojej istoty jest równy Bogu. Das meint der Ausdruck, Abdruck seines Wesens. Czasami mówi się, że on jest odbiciem albo odblaskiem jego istoty. Nicht so wie manche sagen, dass der Herr Jesus nur göttlich ist, aber nicht wirklich Gott. Nie tylko tak, jak niektórzy twierdzą, że Pan Jezus jest boski, ale nie, jest sam w sobie Bogiem. Das Wort Gottes macht ganz deutlich, er ist wesensgleich mit Gott. Nie, Słowo Boże nam dobitnie to udowadnia, że On co do swojej istoty jest Bogiem. Und diese Verse sprechen auch davon dann, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist. I te wiersze nam również o tym mówią, że Pan Jezus jest również też Stwórcą. Ja, durch ihn hat Gott die Welten gemacht. I to przez Niego Bóg stworzył światy. Aber jetzt ist es nicht so, dass der Herr Jesus das Universum ins Dasein gerufen hat. Ale to nie chodzi tylko o to, że Pan Jezus powołał do istnienia cały Wszechświat. Und sich jetzt nicht mehr um die Schöpfung kümmert. I teraz już nie troszczy się więcej o stworzenie swoje. Darum wird hier ergänzt, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. I to dlatego tutaj w tych wierszach jest to od razu uzupełnione, że On dalej niesie cały Wszechświat słowem mocy swojej. Es hat immer wieder Philosophen gegeben, die irgendwie anerkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Byli kiedyś tacy filozofowie, którzy twierdzili, że kiedyś był jakiś Stwórca Bóg. Aber sie verneinen, dass der Schöpfer sich nach wie vor um seine Schöpfung kümmert. Ale zaprzeczają temu, że ten Stwórca, który stworzył Wszechświat, dalej się troszczy o swoje stworzenie. Aber die ganze Schöpfung würde in sich zusammenbrechen, wenn der Schöpfer, der Herr Jesus, nicht alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen würde. A całe też i stworzenie załamałoby się, zawaliłoby się samo w sobie, gdyby Pan Jezus nie niósł je przez cały czas słowem mocy swojej. Seht ihr, ich wohne in Genf und da werden viele Qualitätsuhren, Luxusuhren hergestellt. Kuchen. Uhren. Ja mieszkam w Genewie i tam w Genewie wykonywanych jest bardzo dużo dobrych jakościowo zegarków. Und am Flughafen haben wir eine Werbung. I na lotnisku mamy wielką reklamę wystawioną. Und die sagt aus, eine Patek Philippe zum Beispiel, das ist eine Qualitätsuhr, die besitzen Sie nicht. Die bewahren Sie nur auf für die nächste Generation. I tam jest napisane na jednej z tych reklam, że zegarek firmy Patek Philippe nie tylko posiadasz dzisiaj, ale przekazujesz dla następnych generacji. Ja, einfach um deutlich zu machen, die sind so gut, die kann man nicht kaputt bekommen.
aby po prostu to pokazać, że te zegarki są tak dobre, że nigdy się nie zepsują. Einmal gebaut, dann läuft die. I raz zbudowany, cały czas potem pracuje. Aber mit der Schöpfung ist das nicht so. Ale w przypadku stworzenia tak nie jest. Der Jesus hat alle Dinge geschaffen. Pan Jezus wszystkie rzeczy stworzył. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. I on dalej wszystkie rzeczy niesie przez słowo mocy swojej. Manche von euch wissen das vielleicht, von Beruf bin ich Physiker. Może niektórzy wiedzą z was, ja z zawodu jestem fizykiem. Und wir beschäftigen uns mit Naturgesetzen. I jako fizycy zajmujemy się wszystkimi prawami natury. Und das ist in der Tat in sich selbst erstaunlich, dass wir Vorgänge in der Schöpfung durch Gesetze beschreiben können. I jest to godne podziwu, że to zostało nam, ludziom, umożliwione, że te wszystkie zdarzenia, jakie się dzieją w stworzeniu, możemy opisać za pomocą praw natury. Da ist Ordnung vorhanden. Dlatego, że po prostu w naturze jest cały czas porządek. Und ich sag das manchmal so, a ja czasami to tak określam, dass die Naturgesetze, die wir kennen, że te prawa natury, które znamy, unser menschlicher und eingeschränkter Ausdruck von dem sind, was wir hier in Hebräer 1 lesen. Die Naturgesetze, die wir kennen, sind unser menschlicher und eingeschränkter Ausdruck von dem, was wir hier in Hebräer 1 lesen. Że te wszystkie prawa natury są takim ograniczonym wyrażeniem wszystkich tych praw, które tu, o których tutaj w liście do Hebrajczyków czytamy. Hier lesen wir von dem Wort seiner Macht. Dlatego, że my tutaj czytamy o słowie mocy Jego. Durch das Wort seiner Macht trägt er alle Dinge. On przez to słowo swojej mocy niesie wszystkie rzeczy. Und Naturgesetze sind unser menschlicher Ausdruck davon. A wszystkie prawa natury są po prostu sposobem wyrażenia tego, jaki my potrafimy ludzie przekazać. Aber sie sind eben da, weil der Herr Jesus selbst alle Dinge trägt. Ale one też i są po prostu do dyspozycji, one istnieją, dlatego, że Pan Jezus wszystko niesie słowem mocy swojej. Hier haben wir also einen Ausdruck von der Allmacht und Größe unseres Herrn. A więc my oglądamy tutaj wyraz wszechmocy i wielkości naszego Pana. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Erhalter aller Dinge. On nie tylko jest twórcą, ale i tym, który podtrzymuje wszystkie rzeczy. Kolosser 1 sagt uns, alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. List do Kolosan, pierwszy rozdział, mówi, że wszystkie rzeczy istnieją wszystkie razem przez Niego. Aber wir haben das hier gelesen in Hebräer 1, weil das Wort tragen verwendet wird. Ale tu w liście do Hebrajczyków czytaliśmy o tym, że tą niosącą mocą wszystkie rzeczy jest właśnie Jego Słowo. Er trägt die ganze Schöpfung. On niesie całe stworzenie. Ja. Jetzt wollen wir einen zweiten Vers lesen. I teraz chcielibyśmy jeszcze drugi wiersz przeczytać. Aus dem Matthäus Evangelium. Z Ewangelii Mateusza. Aus Kapitel 8. Z 8 rozdziału. Matthäus Evangelium Kapitel 8. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Und jetzt lies bitte mal die Verse 16 und 17. I przeczytamy wiersze 16 i 17. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Hier haben wir wieder das Wort tragen. Znowu tutaj znajdujemy to słowo nosić. In Vers 17 am Ende. Pod koniec 17 wiersza. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53. Te słowa są cytatem z Księgi Izajasza 53 rozdziału.
Wenn wir das Zitat nicht hätten im Matthäusevangelium, wären wir dazu geneigt, den Vers aus Jesaja 53 auf das Kreuz zu beziehen. Gdybyśmy nie mieli tego cytatu w Ewangelii Mateusza, to bylibyśmy skłonni, aby te słowa z Księgi Izajasza przyporządkowywać do krzyża Pana. Aber dieser Vers zeigt uns, ale ten wiersz nam pokazuje, diese Prophezeiung ihre Erfüllung gefunden hat in Verbindung mit dem Dienst unseres Herrn hier auf der Erde. Że te wypełnienie tego wiersza powiązane jest ze służbą Pana Jezusa na tej ziemi. Und wir sehen hier, dass der Herr Jesus Menschen, die unter den Folgen der Sünde gelitten haben, geheilt hat. Bo my to oglądamy w Ewangelii, że Pan Jezus wszystkich tych ludzi, którzy cierpieli na skutek tego następstwa upadku w grzech, On im pomagał i ich uzdrawiał. Was bedeutet das? Er trug unsere Krankheiten. Co to oznacza, że On poniósł nasze choroby? Da sollten wir mal drüber nachdenken. Zastanówmy się nad tym. Seht ihr, wenn der Herr Jesus ein Wunder getan hat. Wiecie, gdy Pan Jezus uczynił jakiś cud. Wenn er zum Beispiel einen Besessenen von seinen Dämonen befreite. Gdy na przykład kogoś opętanego wyzwalał z mocy demonów. Oder Menschen von ihren Krankheiten heilte. Albo gdy uzdrawiał ludzi z ich chorób. Dann war das Wunder nicht nur Ausdruck der Macht unseres Herrn. To ten cud nie tylko był wyrażeniem mocy naszego Pana. Es ist absolut wahr, der Herr brauchte nur ein Wort zu sprechen und dann fuhren die Dämonen aus. To jest absolutną prawdą, że Pan tylko wypowiadał jedno słowo, a natychmiast demoni opuszczali danego człowieka. Oder wie dieser römische Hauptmann sagte, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt werden. Albo tak, jak uwierzył to setnik rzymski, wypowiedział to do Pana Jezusa w wielkiej wierze, gdy Ty wypowiesz jedno słowo, to mój sługa będzie uzdrowiony. Der Jesus hatte die Macht, das zu tun. Pan Jezus miał moc do tego, żeby to uczynić. Aber wir sehen immer wieder in den Evangelien, ale ciągle też ponownie to na nowo oglądamy w Ewangeliach, dass die Wunder, die der Herr Jesus getan hat, nicht nur Ausdruck seiner Macht waren, sondern auch Ausdruck seines tiefen Mitgefühls. Że wszystkie cuda, które Pan Jezus czynił, nie tylko były wyrażeniem Jego wielkiej mocy, ale również też i Jego wielkiego współczucia. Der Herr Jesus empfand tief in seinem Herzen die Folgen der Sünde, unter denen seine Geschöpfe litten. Pan Jezus do głębi w swoim sercu to odczuwał, następstwa grzechu, pod którymi cierpiało Jego stworzenie. Das eindrücklichste Beispiel für uns ist vielleicht die Begebenheit aus Johannes 11. Może najbardziej dobitnym przykładem dla nas to zdarzenie opisane w Ewangelii Jana 11 rozdziału. Wo Lazarus gestorben war. Tam czytamy o tym, że pewien człowiek, Łazarz, umarł. Und Maria und Martha in dieser tiefen Trauer zu dem Herrn Jesus kommen. I Maria i Marta w głębokim smutku przychodzą do Pana Jezusa. Und da sehen wir, ehe der Herr Jesus in seiner Macht Lazarus aus den Toten auferweckt. I w tym rozdziale oglądamy to, że Pan Jezus w swojej mocy tego Łazarza wzbudził z martwych. Er mit Martha und Maria spricht. A wcześniej rozmawiał z Martą i Marią. Um das etwas genauer zu sagen, aby to dokładniej jeszcze powiedzieć, der Herr Jesus spricht mit Martha. Pan Jezus w zasadzie rozmawia z Martą. Sehen wir, er weint mit Maria. Można powiedzieć, gdy się czyta te słowa, że on płacze z Marią. Dieser kurze Vers in Johannes 11. Jesus auf Deutsch vergoss Tränen. Bo czytamy tam bardzo krótki wiersz i zapłakał Jezus. Da haben wir diesen Ausdruck seines tiefen Mitgefühls. I w tym oglądamy wyraz jego głębokiego współczucia. Seht ihr, und das ist der Gedanke hier auch in Matthäus 8.
Wiecie, właśnie to jest ta myśl zawarta również w Ewangelii Mateusza 8 rozdziału. Er trug unsere Krankheiten. On poniósł nasze choroby. Er hat es tief in seinem Herzen empfunden. On je do głębi odczuwał w swoim sercu. Die Folgen der Sünde. To były następstwa grzechu. Krankheit und Tod. Choroby i śmierć. Und er hat, wenn er ein Wunder tat, aus Liebe und Mitgefühl gehandelt. A gdy on czynił jakiś cud, to on to czynił z miłości i głębokiego współczucia. Ein wunderbarer Herr in der Tat. W rzeczywistości jest to cudowny Pan. Und diese Liebe und dieses Mitgefühl, dessen können wir sicher sein, auch für uns in der heutigen Zeit. I tej miłości i tego współczucia możemy być pewni również dla nas w dzisiejszych czasach. Und der Gedanke geht sogar noch weiter, dass das nicht einfach passiv war, sondern ein aktives Mittragen. I myśl tego wiersza zdąża do tego, aby pokazać nam, że to nie jest tylko jakieś pasywne niesienie, przyjęcie na siebie, ale to jest aktywne poniesienie naszej choroby. Das bewusste Eintreten in unsere Umstände. Określa to wyraźnie, że tu Pan w sposób świadomy przenosi się w nasze okoliczności życia. Ein einfaches Beispiel benutzen. Pozwólcie, że podam bardzo prosty przykład. Als Familie wandern wir gerne in den Bergen. Jako rodzina bardzo chętnie wędrujemy w góry. Und dann kann ich meinen Jungen sagen, hört mal, jetzt tragt ihr mal den Rucksack. I wtedy mogę powiedzieć do mojego syna, słuchaj, nieś swój plecak. Und das tun sie mehr oder weniger gerne. No i dzieci zwykle to mniej lub bardziej chętnie czynią. Aber das können sie tun, weil ich ihnen das sage. A mogą to wykonać z tego powodu, że ja im to mówię. Aber einer unserer Söhne macht das auch gerne freiwillig. Ale jeden z naszych synów zwykle czynił to dobrowolnie i sam chciał nieść. Nur ein einfaches Beispiel, um zu zeigen, was unser Herr getan hat, als er hier auf der Erde war, dieses freiwillige, bewusste, aktive Eintreten in die Situation, die die Menschen kennzeichnete, um zu helfen und zu heilen. I to jest prosty przykład, aby pokazać, w jaki sposób Pan się zaangażował, aby nam, ludziom, pomóc, aby nas uzdrawiać, aby nieść nasze choroby. Jetzt wollen wir eine dritte Stelle lesen. I chcielibyśmy teraz przeczytać jeszcze trzecie miejsce. Aus dem ersten Petrusbrief. Z pierwszego listu Piotra. Aus Kapitel 2. Z drugiego rozdziału. Und des Zusammenhangs wegen lies bitte von Vers 21 bis Vers 24. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od 21 do 24 wiersza. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swym niósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Diese Verse sprechen jetzt von den Leiden unseres Herrn. Te wiersze opowiadają nam o cierpieniach naszego Pana. Von dem, was er auf dem Kreuz erduldet hat. O tym wszystkim, co on wycierpiał na krzyżu. Und die Verse 21 und 22 zeigen uns besonders seine Leiden von der Hand des Menschen. I wiersze 21 i 22 pokazują nam jego cierpienia, jakie on odebrał z rąk ludzi. Und darin ist der Herr Jesus ein Beispiel für uns.
I w tym względzie Pan Jezus jest dla nas wzorcem do naśladowania. Und das können wir nur sagen im Blick auf seine Leiden von der Hand des Menschen. I to możemy tylko powiedzieć twierdząco w stosunku do cierpień, jakie on odebrał ze strony rąk ludzkich. Der Vers 24 spricht dann von seinen Leiden in den Stunden der Finsternis unter der Hand Gottes. Wiersz 24 mówi natomiast o tych cierpieniach, które on odniósł z rąk Bożych, gdy on cierpiał w tych trzech godzinach ciemności. Und wir verstehen gut, da steht unser Herr ganz allein. I z pewnością dobrze to rozumiemy, że w tym zakresie nasz Pan całkowicie był osamotniony. Da war er nicht unser Beispiel, sondern unser Stellvertreter. Tam on dla nas nie jest wzorcem do naśladowania czy przykładem. On w tym zakresie jest naszym zastępcą. In den Stunden der Finsternis hat er unsere Stelle eingenommen. Bo w tych godzinach ciemności on zajął nasze miejsce. Und er konnte wirklich er allein Sühnung tun für unsere Sünden, weil er ohne Sünde ist. I to tylko on był w stanie dokonać przebłagania za nasze grzechy, dlatego że on sam rzeczywiście był bez grzechu. Das sagt der Vers vorher. Er tat keine Sünde. Poprzedni wiersz o tym dobitnie mówi, że on nie uczynił żadnego grzechu. Und wir wissen, dass verschiedene Schreiber des Neuen Testamentes das betonen. I my wiemy o tym, że różnorodni pisarze Nowego Testamentu to w szczególny sposób podkreślają. Er kannte keine Sünde, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 5. W drugim liście do Koryntian, w 5. rozdziale, apostoł Paweł mówi o nim, że on nie znał żadnego grzechu. Und Sünde war nicht in ihm, sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 3. A w pierwszym liście Jana, w 3. rozdziale, apostoł Jan mówi, a grzechu w nim nie ma. Und Petrus sagt hier, er tat keine Sünde. A Piotr tutaj mówi, on nie uczynił żadnego grzechu. Aber dann in Vers 24, ale potem w wierszu 24, auf dem Holz, das heißt auf dem Kreuz, in den Stunden der Finsternis hat er unsere Sünden getragen. Czytamy o tym, że on na drzewie, czyli na krzyżu, w tych godzinach, trzech godzinach ciemności, on tam niósł nasze grzechy. Und hat er Sühnung getan für unsere Sünden. I to tam on dokonał tego odkupienia, przebłagania za nasze grzechy. Und jetzt kann Gott uns vergeben. I to na podstawie tego te nasze grzechy mogą być nam przebaczone. Weil Gott durch das Werk seines Sohnes völlig befriedigt worden ist. Dlatego że Bóg przez to dzieło swojego syna został w pełni zadowolony pod względem grzechu. Und so lesen wir hier, er hat unsere Sünden in seinem Leib auf dem Holz getragen. I z pewnością dobrze to rozumiemy, że on nasze grzechy na swoim ciele tam na drzewie krzyża niósł. Wenn wir in Matthäus 8 etwas von dem Mitgefühl unseres Herrn gesehen haben, podczas gdy w Mateusza w 8 rozdziale oglądaliśmy ten zakres współczucia naszego Pana, dann sehen wir hier, wie weit seine Liebe wirklich ging. To tutaj w tych wierszach oglądamy, jak daleko posuwa się prawdziwa miłość. Und dass er bereit war, dort auf Golgatha zu sterben. I widzimy, że on był gotowy, aby tam na Golgocie umrzeć. In der Tat, welch eine Liebe. W rzeczywistości, jakże wielka miłość. Er, der Schöpfer, kommt in seine Schöpfung. On, Stwórca, zniża się do swojego stworzenia. Und nicht nur, dass er hier einen Dienst tut in Liebe und aus Mitgefühl. I nie tylko to, że on na tej ziemi wykonuje swoją służbę w miłości i ze współczuciem. Auf Golgatha stirbt er und tut Sühnung für unsere Sünden. Ale dodatkowo jeszcze na tej Golgocie on umiera i on czyni
przebłaganie za nasze grzechy. Menschen haben immer wieder in Frage gestellt, wie es möglich ist, dass ein Gott der Liebe Leid und Schmerzen und Elend in dieser Schöpfung zulassen kann. Ludzie w swoim wyniesieniu przeciwko Bogu bardzo często mówią, jak to jest możliwe, że Bóg, który jest miłością, może znosić to, te cierpienia i te choroby, jakie teraz są w stworzeniu. Wenn Gott einerseits Liebe ist und andererseits allmächtig, gibt es Leid. Jeżeli Bóg z jednej strony jest miłością, a z drugiej strony wszechmogący, to dlaczegoż tyle jest cierpienia? Dieses Rätsel ist natürlich ein Problem für den Menschen. Ta zagadka naturalnie jest problemem dla ludzi. Aber wir können das nur ein bisschen verstehen, wenn wir auf das Kreuz blicken. Ale troszeczkę będziemy mogli to zrozumieć, jeżeli spojrzymy na krzyż. Ich benutze ganz bewusst das Wort Rätsel des Leidens. Ja bardzo świadomie używam tego słowa zagadka cierpień jego. Wenn wir auf das Kreuz blicken, da sehen wir, Gott ist absolut nicht gleichgültig im Blick auf Leid und Elend als Folge der Sünde. Gdy spojrzymy na krzyż, to z całą pewnością to możemy stwierdzić, że Bóg absolutnie nie jest obojętny, jeśli chodzi o cierpienie i grzech. Der Jesus hat dort gelitten, der Sohn Gottes, für unsere Sünden. To Pan Jezus tam wycierpiał na tym krzyżu jako Syn Boży za nasze grzechy. Und das Werk auf Golgatha war nötig, weil Gott auch ein heiliger Gott ist. I to dzieło na Golgocie było rzeczą nieodzowną, dlatego że Bóg jest Bogiem Świętym. Und aufgrund dieses Werkes kann Gott vergeben. I to na podstawie właśnie tego dokonanego dzieła Bóg może teraz przebaczyć grzech. Da sehen wir wirklich, wie weit die Liebe Gottes geht. O, jakże daleko posuwa się szerokość miłości Bożej. Ja, und ich hoffe und wir hoffen sehr, dass jeder heute Morgen hier wirklich den Herrn Jesus kennt als seinen Erlöser. Mamy nadzieję i życzymy każdemu, kto dzisiaj do południa jest w tej sali, aby w rzeczywistości poznał tą miłość Pana Jezusa. Dass jeder ganz bewusst sagen kann, ja, Herr Jesus, du hast auch für meine Sünde dort auf Golgatha gelitten. Aby każdy mógł świadomie powiedzieć, tak, Panie Jezu, Ty za moje grzechy tam na krzyżu Golgoty też cierpiałeś. Auch die Kinder. Również i dzieci. Wünschen sehr, dass ihr auch in jungen Jahren das lernt. Der Jesus ist auch für eure, für meine Sünde da gestorben. Również i wam, dzieciom, życzymy tego, abyście w młodych latach już to poznały, że Pan Jezus na krzyżu Golgoty cierpiał również za moje grzechy. Jetzt wollen wir noch einige Verse aus dem Alten Testament lesen. I teraz chcielibyśmy przeczytać kilka wierszy ze Starego Testamentu. Wir beginnen mit einem Vers aus den Psalmen. I rozpoczniemy jednym wierszem z psalmów. Aus Psalm 68. Z psalmu 68. Weiß ich nicht, ob wir die gleiche Verseinteilung haben. Meistens ja. Meistens ja. Hm. Gut. Also, ich möchte gern, dass wir den Vers 18 und 19 lesen in meiner Bibel. Und da steht, du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Und dann lies bitte auch den Vers, der nachfolgt, bis zum Sela. Ja, bis zum 20. Sela. Ja, genau. Psalm 68, 19 i 20 wiersz. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze, Sela. Ja, hier lesen wir jetzt davon, dass der Herr Jesus, ein messianischer Psalm ist das. Tutaj czytamy o tym, że Pan Jezus, gdyż to jest psalm mesjanistyczny, also der spricht wirklich prophetisch von dem Herrn Jesus als demjenigen, der aufgefahren ist in die Höhe.
I ten psalm dlatego jest mesjanistyczny, że on mówi o Panu Jezusie jako o tym, który wstąpił z tej ziemi na wysokości niebios. Und so wird dieser Vers zitiert im Epheserbrief im Neuen Testament in Kapitel 4. I tak też ten wiersz jest cytowany w liście do Efezjan w 4. rozdziale. Und da macht der Apostel Paulus deutlich, derjenige, der in der Tiefe war, der gestorben ist, ist jetzt auch in der Höhe, in der Herrlichkeit. I tam w swoim liście apostoł Paweł to dobitnie pokazuje, że ten, który do tych niskości ziemi tak bardzo się uniżył, on teraz wstąpił na wysokości niebios. Und so denken wir an den Herrn Jesus als verherrlicht zur Rechten Gottes. I tam oglądamy Pana Jezusa jako wywyższonego po prawicy Bożej. Und dann heißt es in Vers 19, gepriesen sei der Herr. I czytamy tutaj w tym 19 wierszu, że 20 u nas jest błogosławiony albo wysławiony niech będzie Pan. Und dann geht es weiter in meiner deutschen Bibel mit Tag für Tag trägt er unsere Last. I dalej w tym wierszu jest kontynuowane codziennie dźwiga ciężary nasze. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch in der polnischen Bibel steht. Auch trägt er unsere Last. Schön, da haben wir ein Problem weniger. Dobrze, że jest dokładnie tak samo przetłumaczone na język polski, gdyż mamy jeden problem mniej. Ja, weil in der englischen und in der französischen Bibel nicht steht, er trägt unsere Last, sondern da steht, er überschüttet uns mit Segnungen. Dlatego, że w tłumaczeniu na język angielski i na język francuski w tym miejscu jest napisane obsypuje nas swoimi błogosławieństwami. Aber da brauchen wir dann gar nicht drauf einzugehen auf die Schwierigkeiten der Übersetzung. Ale nie będziemy się rozwodzić na temat trudności w robieniu tłumaczeń z języków oryginalnych. Es ist doch wunderbar hier zu lesen, er trägt unsere Last. Czyż nie jest to cudowne, że możemy przeczytać tu w tym miejscu, on dźwiga ciężary nasze? Jeder Tag für uns bringt neue Aufgaben und neue Belastungen mit sich. Każdy dzień przynosi nam nowe zadania i nowe obciążenia dla nas. Und es ist doch wunderbar für uns zu wissen. Jest to cudowną rzeczą dla nas wiedzieć ciągle o tym, dass unser Herr unsere Last trägt. Że nasz Pan dźwiga nasz ciężar. Dass wir die nicht selbst zu tragen brauchen. Albo niesie nasz ciężar, dosłownie tak jest też w niemieckim, że my sami nie musimy go nieść. Dass er wirklich da ist und uns beisteht. Że on rzeczywiście jest nam dany do dyspozycji, ale nie tylko to, on jest przy naszym boku. Und die Last, die manche Gläubige zu tragen haben, ist schwer. A niejedne ciężary, jakie mają do zniesienia niejedni wierzący, są bardzo ciężkie. Viele kennen körperliche Beschwerden und Krankheiten. Wielu z wierzących musi poznać te trudności cielesne i choroby. Andere kennen besondere seelische Belastungen. Inni w szczególny sposób są doświadczani ciężarami na ich duszy. Und wie gut zu wissen, er trägt unsere Last. I jak to jest dobrze, że możemy o tym wiedzieć, że on niesie nasz ciężar. Er, der dort zur Rechten Gottes ist. Der, przepraszam, ten, który jest po prawicy Bożej. Aber ihr seht, Aussagen, die Aussagen in Gottes Wort gehen noch weiter. Ale teraz spójrzmy na te wypowiedzi Słowa Bożego, które posuwają się jeszcze dalej. Wenn hier steht, er trägt unsere Last. Tu nie tylko jest napisane, że on niesie nasze ciężary. Dann gibt es andere Verse, die sogar unterstreichen, er trägt uns selbst. Są i inne wiersze, które to w szczególny sposób podkreślają, on niesie nas samych. Nicht nur das, was uns beschwert, nie tylko er für uns und mit uns, er trägt uns selbst. Nie tylko to, że on niesie to, co nas obciąża, ale on niesie nas samych. Das haben wir gesungen, ja? O tym żeśmy śpiewali.
dass er uns liebt, uns väterlich pflegt, uns alles gibt, uns selbst stets mit Langmut trägt. To wyrażaliśmy w tej pieśni, że on nas miłuje i w ojcowski sposób nas niesie. Wir lesen davon zum Beispiel im Propheten Jesaja in Kapitel 46. O tym też możemy przeczytać na przykład w Księdze proroka Izajasza w 46. rozdziale. Und wir wollen einmal lesen in Kapitel 46. I z tego 46. rozdziału Izajasza chcielibyśmy przeczytać. Lies bitte mal Vers 1 bis 4. Wiersze od 1 do 4. Zachwiał się Bel, chyli się Nebo, ich bałwany znalazły się na grzbiecie zwierząt i bydła, dawniej obnoszone przez was w pochodach, a teraz włożone jako brzemię na zmęczone juczne bydło. Pochylają się i uginają w kolanach wszystkie, nie mogą uchronić ładunku, one zaś same dostały się do niewoli. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem, ja będę nosił i ja będę dźwigał i ratował. In diesen Versen sehen wir, wie der Prophet Jesaja die Götzen dem lebendigen Gott gegenüberstellt. W tych wierszach oglądamy to, jak prorok Izajasz przedstawia nam przeciwstawieństwo pomiędzy bożkami a prawdziwym Bogiem. Das Volk der Juden hatte den Götzen gedient. Okazało się, że lud izraelski zaczął służyć bożkom. Und Gott macht ihnen deutlich durch seinen Propheten, wie unsinnig das ist. I Bóg przez swoich proroków temu ludowi pokazuje dobitnie, jakże to jest nierozsądne, co robią. Und hier werden zwei der Götzen von Babel erwähnt. I tu wymienione są dwa bożki, jakie były znane w Babilonii. Bel und Nebo. Bel i Nebo. Und für diese Götzen wurden Bilder gemacht. I były czynione posągi tych bożków. Und dann sagt der Prophet hier, hört mal, diese Götzenbilder jetzt. I teraz prorok tu mówi, spójrzcie na te posągi tych bożków. Die können überhaupt nichts für euch tun. Przecież one nie są w stanie w żadnym zakresie niczego dla was uczynić. Die müsst ihr tragen. To te bożki wy musicie nosić. Die tragen euch nicht. One was nie będą nosiły. Und die tut ihr jetzt auf eure Tiere drauf, auf euer Lastvieh? A wy w dodatku wkładacie je na swoje bydło juczne. Und er sagt, das Lastvieh bricht unter der Last zusammen. I przecież widzicie, że wasze bydło juczne teraz się załamuje pod ciężarem tych bożków. Das ist natürlich Spott hier, das ist ganz klar. Göttlicher Spott im Blick auf die Götzen. To oczywiście dla nas to jest jasne. Są to Boże słowa wyśmiewania się z tych bożków. Die Götzen können nichts für euch tun. Pokazujące dobitnie, że bożkowie, bożki nie są w stanie niczego dla was dobrego uczynić. Und Gott kündigt hier schon die Gefangenschaft an. I Bóg już tutaj zapowiada nadchodzącą niewolę, uprowadzenie ludu izraelskiego. Die Götzen selbst sind in die Gefangenschaft gezogen. I mówi im, że i te bożki będą do niewoli uprowadzone. Und jetzt in Vers 3 hört auf mich. I nagle czytamy w wierszu trzecim słowa: słuchajcie mnie. Pass doch mal auf jetzt. Tak, zwróćcie na mnie uwagę. Und dann sagt Gott, also ich bin es doch, der euch getragen hat. I Bóg im tutaj to dobitnie teraz wyjaśnia. Przecież to ja jestem tym, który was cały czas nosił. Und das von Mutterleib an. I to począwszy od łona matki waszej. Mit anderen Worten, seitdem ihr als ein Volk besteht, hab ich euch getragen. I to innymi słowami oznacza, że od czasów, gdy wyście powstali w ogóle jako mój naród, to ja was cały czas nosiłem.
Wir lesen davon in der Tat im zweiten Buch Mose. W rzeczywistości czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, in Kapitel 19. W 19. rozdziale. Ihr kennt die Geschichte. Gott hatte gerade sein Volk aus Ägypten erlöst und zu sich gebracht in die Wüste. Znacie tą historię, że Bóg dopiero co swój naród wyzwolił z niewoli egipskiej i wyprowadził ich do siebie na pustynię. Und dann heißt es hier in Vers 4 in 2. Mose 19: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. I możemy przeczytać 4. wiersz. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Da sagt Gott zu seinem Volk: Seitdem ihr als Volk besteht, habe ich euch getragen auf Adlersflügeln. I tu Bóg dobitnie swojemu narodowi to pokazuje, że od czasów, gdy wy powstaliście jako mój naród, ja was nosiłem na orlich skrzydłach. Und dann fügt Gott hinzu: Und ich werde das tun bis in euer Greisenalter. I Bóg dodaje od razu: I będę was nosił aż do waszej starości. Solange ihr als Volk bestehen werdet. A to oznacza, że jak długo na tej ziemi będziecie istnieli jako naród. Gott hat es getan und Gott wird es tun. Bóg to czynił i będzie dalej czynił. Ja. Und das, was hier für das Volk Israel gesagt wird, i to, co tutaj w stosunku do ludu izraelskiego jest powiedziane w Księdze Izajasza, können wir genauso auch auf uns anwenden. Możemy dokładnie też i dla siebie samych zastosować. Wir können daran denken, auch jeden einzelnen von uns trägt Gott. My możemy też i o tym ciągle na nowo pamiętać, że każdego z osobna z nas Bóg również niesie. Seit wir geboren wurden. Od momentu, gdy żeście się narodzili. Und welcher ein Trost bis in unser Greisenalter. I jakaż pociecha jest w tych słowach: będę was nosił aż do wieku, gdy będziecie już siwymi. Und es gibt einige ältere Geschwister hier, die das sicherlich bestätigen können und häufig erfahren haben. I z całą pewnością jest wśród nas wielu, szczególnie starszych wierzących, którzy mogą to potwierdzić, że tak w ich życiu się działo. Und wir sehen hier in Vers 4, i tu oglądamy w 4. wierszu 46. rozdziału, Schreiber sogar verschiedene Worte verwendet für tragen, um deutlich zu machen, wie allumfassend die Fürsorge Gottes für uns ist. I gdy w tym 4. wierszu 46. rozdziału Izajasza pisarz używa różnorodnych określeń, które mają przedstawić te słowo nosił w stosunku do tego narodu. Ja, dieses Heben, das Tragen, das Erretten wird erwähnt. Tutaj jest to wymienione dźwiganie i ratowanie. Ja, ihr könnt auch mal die nachfolgenden Verse noch für euch lesen. Ihr seht, wie der Gedanke noch weiterentwickelt wird. Proszę, przeczytajcie w domu z tego rozdziału następne wiersze do końca, abyście mogli się dowiedzieć, w jaki sposób tutaj jest wyjaśniony ten temat noszenia przez Boga. Im Blick auf das Tragen von unserer Kindheit an noch ein Vers aus Kapitel 40. Co dotyczy tego wiersza noszenia od urodzenia, to jeszcze jeden wiersz 40. rozdziału tej księgi Izajasza. Den Vers 11. 11. wiersz. Lies den bitte mal. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił i kotne będzie prowadził ostrożnie. Hier wird das gerade für die Lämmer gesagt, die er tragen wird in seinem Busen. Tu jest to szczególnie podkreślone, jak on będzie zbierał do swojego naręcza te najmniejsze, te jagnięta. Und hier dann bis in unser Greisenalter in Kapitel 46. A aż do starości, siwej starości, to oglądamy w tym rozdziale 46. Es gibt ein sehr bekanntes Gedicht. Jest jeden taki bardzo znany wiersz mit dem Titel Spuren im Sand, który nosi tytuł Ślady w piasku. Ihr kennt das vielleicht. Może znacie niektórzy z was ten wiersz. Margaret Fischbeck Powers,
Eine Frau, die das gedichtet hat. Który napisała siostra Margaret Powers. Fishback Powers, ja. Ja, Fishback Powers. Ist auch nicht so wichtig. Aber sie hat es, sie denkt an ihr Leben. Sie denkt an ihr Leben. Ona wspomina sobie swoje życie. Und vergleicht ihr Leben mit dem Weg, dem Strand entlang im Sand. I porównuje swoje życie do takiego przejścia na mokrym piasku przy samym brzegu morza. Und ihr wisst das auch die Kinder, wenn man am Meer, am Strand entlang läuft, dann kann man die Spuren im Sand einige Zeit sehen. Na pewno wszyscy wiecie, może i niektóre dzieci wśród was, które były nad morzem, mogą też to potwierdzić, że gdy przejdzie się po piasku wilgotnym na brzegu morza, to te ślady się odbijają i dłuższy czas można je oglądać. Ja, und so denkt sie an ihr Leben zurück und sieht Spuren im Sand. Tak też i ta siostra w tym wierszu opisuje, że wspominając moje życie, ja widzę takie ślady na piasku. Und sieht immer Spuren von zwei Personen. I nagle stwierdza, że widzi, że są w zasadzie zostawione ślady dwóch osób. Und sie denkt an die Verheißung des Herrn, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. I ona nagle przypomina sobie obietnicę swojego Pana, który powiedział, a ja jestem z wami po wszestek czas. Und dann auf einmal denkt sie an eine besonders schwierige Situation in ihrem Leben. I nagle przypomina sobie szczególnie trudne sytuacje w swoim życiu. Und dann sieht sie nur eine Spur. I nagle wtedy widzi tylko jeden ślad. Und dann sagt sie, aber was ist das denn? Du hast doch verheißen, mich zu tragen. I mówi, co to ma znaczyć? Przecież Bóg powiedział, że ja będę was nosił. Ich hätte sagen sollen, du hast doch verheißen, bei mir zu sein. Ja miałbym powiedzieć, że Pan obiecał, że będę przy tobie. Ja, und dann sagt der Herr zu ihr, siehst du da, wo nur eine Spur ist, da war ich nicht nur bei dir, da hab ich dich getragen. I wtedy otrzymuje odpowiedź od Pana. Wiesz co, wtedy, gdy nagle zniknął drugi ślad, a pozostał jeden, to ja ciebie wziąłem na moje ręce i to były moje ślady, bo ciebie niosłem. Und das ist in der Tat eine wunderbare Verheißung, die wir haben. W rzeczywistości jest to cudowna obietnica, którą posiadamy. Egal wie alt wir sind. Egal wie alt wir sind. Obojętnie w jakim wieku jesteśmy. Und was die Umstände sein mögen. I obojętnie jakie okoliczności by były. Aber auf dem Weg durch diese Wüste, in der wir noch sind, dürfen wir wissen, wir werden getragen. Ale na tej drodze przez pustynię możemy być tego pewni, że będziemy niesieni. Wir lesen noch einen Vers dazu aus dem 5. Buch Mose. Jeszcze jeden wiersz do tego przeczytamy z 5. Księgi Mojżeszowej. Aus Kapitel 1. Z pierwszego rozdziału. Und lies bitte mal den Vers 31. Przeczytamy wiersz 31. Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 31 wiersz. A także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Ja, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Tak, jak ojciec, który niesie swoje dziecię. Wunderbar. Tak, cudowne to jest. Gerade im Blick auf den Weg, den wir durch diese Wüste zu gehen haben. Gdy pomyślimy o tej drodze, którą nam przyszło iść w tej pustyni. Jetzt wollen wir noch einen letzten Vers lesen aus den Psalmen. I jeszcze jeden ostatni wiersz z Księgi Psalmów. Aus Psalm 126. Z Psalmu 126. Lies bitte Vers 5 und 6. Przeczytamy 5. i 6. wiersz. Psalm 126, 5 i 6 wiersz. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Ja. Hier steht zunächst einmal in Vers 5,
die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Najpierw jest napisane w 5 wierszu, że ci, którzy siali ze łzami, będą zbierali z wielką radością. Das ist ein allgemeiner Grundsatz. Jest to ogólna zasada życiowa. Und in früherer Zeit verstanden Menschen das noch besser als wir heute. I w dawnych czasach ludzie to z całą pewnością znacznie lepiej rozumieli niż my w dzisiejszych. Säen wurde oft mit Tränen, unter Tränen getan. Dlatego, że siew bardzo często odbywał się ze łzami. Warum? Dlaczego? Weil man einen Teil von der vergangenen Ernte nahm, die Körner, und diese Körner nicht zu Brot verarbeitete, sondern auf das Feld warf. Dlatego, że część tego ziarna, które się posiadało w ograniczonym zakresie, trzeba było ująć i to ziarno rzucić w ziemię, zamiast zrobić chleb. Und so wurde mit Tränen gesät. I rzeczywiście ze łzami było siane to ziarno. Aber dann im nächsten Jahr hat man sich gefreut, wenn die Ernte eingefahren wurde. Ale następnego roku bardzo się cieszono z tego, gdy było widać już owoc z tego. Und dieser Grundsatz allgemein wird jetzt angewandt in Vers 6. I ta zasada, ogólna zasada obowiązująca w życiu jest teraz zastosowana i przedstawiona w 6 wierszu. Und jetzt lesen wir nicht allgemein, die säen werden ernten, sondern geht hin unter Weinen. I teraz już nie czytamy ogólnego stwierdzenia, że kto sieje ze łzami, będzie zbierał z radością. Tylko tu jest już dobitnie to podkreślone, że on będzie wychodził. Ja, und hier merken wir sofort, der Psalmist spricht von einer ganz bestimmten Person. I teraz natychmiast to na pewno zauważamy, że psalmista mówi tutaj o jednej szczególnej osobie. Er spricht von dem Herrn Jesus. Mówi tutaj o Panu Jezusie. Ging hin unter Weinen. On poszedł z płaczem. Und hat den Samen zur Aussaat gebracht. I on to ziarno wyniósł do zasiewu. Johannes 12 sagt uns, dass selbst das Weizenkorn ist, das in die Erde gelegt wurde. Jana 12 rozdział dobitnie nam pokazuje, że on osobiście jest tym ziarnem pszenicznym, które zostało wrzucone do ziemi. Musste sterben. To oznacza, że on musiał umrzeć. Aber da hört der Vers nicht auf. Ale na tym pierwszym zdaniu ten wiersz się nie kończy. Er kommt heim mit Jubel, tragend seine Gaben. Ten będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Wenn wir das lesen, dann verstehen wir in dieser poetischen Sprache, denkt der Psalmist, an den Augenblick, wo der Herr Jesus wiederkommen wird. I tutaj, gdy to czytamy, to z pewnością to rozumiemy, że psalmista w poetycki sposób pokazuje nam powrót Pana Jezusa z Jego wielką radością i szeregami Jego własności. Wenn der Jesus diese reiche Ernte einbringen wird. Wtedy, gdy Pan Jezus będzie wnosił te obfite żniwo. Ja, wenn etwas sehen wird von der Frucht, der Mühsal seiner Seele. Wtedy dopiero będzie widoczny owoc pracy albo trudu duszy Jego. Wenn alle Gläubigen aus all den verschiedenen Jahrhunderten alle gemeinsam auf seinen Ruf kommen werden. Gdy wszyscy wierzący ze wszystkich okresów, czasów i ze wszystkich języków i narodów na skutek jednego tylko zawołania wszyscy będą razem wniesieni, razem z Nim. Wenn der Jesus uns dann einführen wird in das Vaterhaus. Wtedy Pan Jezus nas wszystkich razem wprowadzi do domu ojcowskiego. Welch ein wunderbarer Augenblick wird das sein. Jakież to cudowne chwile będą. Welche Freude für uns, die Gläubigen. Jakaż radość dla nas wierzących. Aber welche Freude vor allen Dingen für den Herrn Jesus. Ale przede wszystkim jaka radość dla Pana Jezusa. Denken wir daran, für die so gelitten hat, für die gestorben ist,
die wird er einmal einbringen in das Vaterhaus. Zawsze o tym pamiętajmy, że on za tych wszystkich tak wielce cierpiał i poniósł swoją śmierć. On będzie mógł wprowadzić teraz razem do domu ojcowskiego. Er kommt heim, steht hier. I tu jest napisane, będzie wracał do domu, dosłownie. Ja. Z radością. So dürfen wir uns mitfreuen über diesen wunderbaren Augenblick, der sehr bald da ist. Tak, i wszyscy razem możemy się wielce radować z tego cudownego momentu, który wkrótce nastanie. Und bis dahin dürfen wir sicher sein, der Herr trägt uns. I aż do tego momentu, gdy to się urzeczywistni, możemy być tego pewni, że Pan nas niesie. Auch in dieser neuen Woche, die begonnen hat. In dieser neuen Woche, die heute begonnen hat. Również też i w tym nowym tygodniu, który dzisiaj się rozpoczął. Wissen nicht, was sie mit sich bringt. My przecież nie wiemy, co on nam przyniesie. Aber es ist sicher, unser Herr trägt uns. Ale jedno jest pewne, że Pan będzie nas niósł. Und der Liebe Gottes können wir gewiss sein. I tej miłości Bożej zawsze możemy być pewni. Und so wollen wir weiter den Weg gehen im Vertrauen auf den Herrn. I chcemy dalej podążać naszą drogą, mając zaufanie do Pana. Wir schauen auf den Augenblick seines Wiederkommens. I spoglądajmy zawsze na tą chwilę Jego ponownego przyjścia.